jak hrabia szarł. Och, och, och. Hrabia, hrabia, hrabia szarł. Och, 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 hrabia szarł. Hrabia, hrabia, jam, hrabia szarm. Hrabia, hrabia, och, hrabia szarm. Hrabia, hrabia, hrabia. Władysław, popraw mi lewą nogawkę i potrap mnie w prawą łopatkę. Czy prędko przyjdzie? Do usług pana hrabiego. Przyjdzie. A ten złodziejaszek? A mam go tu za krzakiem, proszę łaski pana. Pokaż, niech go zobaczę. Sądownie karany. Proszę łaski, fachowiec. Ukryj go w krzakach, niech czeka. Bez niego nic nie wskuram. Ile mam kobiet na rozkładzie? Jaśnie wielmożny hrabia ma na rozkładzie z dniem dzisiejszym 257, aha, a pan baron Firulet ma 256. Ten groteskowy baron, daj mi cukierka na oddech, mam zgaga. Wczorajszy ostryg i szampan Poularda. Leoncja, c'est enchanté, mimozy, orchidee, biżuterie i kakadu, tylko że potem dewena. Parole d'honneur, ten bakarat w klubie. 13575 plus 12830 razem, coś koło 26 tysięcy. Zgrałem się. Co za nocka, cyganie. Zdrzemnąłby mi się. Przeklęty baron, jak gdyby mnie doganiał. 257 i 256. O, podrab mnie w bucik. Tam, gdzie mam drugi palec u lewej nogi. Baron. Zgrałem się. A tej dziewczynce trzeba będzie coś sprawić z garderoby. Ba! Wszak wszystkie... trzeba ubierać. Baron! Och, co mi baron? Jam hrabia szarm, zdobywca dam. Jam hrabia szarm, zdobywca tam. Jam birbant i lombard, ha, 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 ha. Laseczka ma, szapo klak mój, okoga tej salonów, ha, 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 ha. Ach, 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 kelsik, kelsik, quel charme, quel charme, quel manier. Oh la la, la 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 la. Och, nieotwarty, drogi, drogi, drogi szarm. Och, co mi barna, ha, 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 ha. Jam hrabia szarm, zdobywca dam, zdobywca, bywca, bywca, bywca dam. Oui, c'est moi. Ach, kogo widzę, wszak to szarm. To śmieszy mnie, to bawi mnie. Fiu, 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 szarm. Fiu, 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 szarm. Jam baron jest. Jam firulet, 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 firulet. Myśliwiec jam, myśliwiec on, co w tropy dam, co w tropy dam. Pum, pum i już, pum, pum i już. I już jest ma, i już jest ma. Ha, 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 ha. W ramiona me, w ramiona twe. Ja kocham się, on kocham się. Ja kocham się, ja kocham się. Ja kocham się, ja kocham się. Ja kocham się, ja kocham się.
fiu-fiu szarm. Tiu-tiu-tiu szarm. Ha-ha-ha-ha-ha. Ach, la, mur-mur-mur. Ach, la, mur. Ach, ach, la, mur. Baronie Firulec, spostrzegam, jeśli mnie wzrok nie mylisz, baron, porzuciłeś upajające gąszcze orchidei naszej oszałamiającej kakaduko kolaty bel, aby popróbować myśliwskiego szczęścia na terenach bardziej dziewiczych. Trzyma za tu. Ten drogi szarm, jeśli byś chyba żywił jakąś nostalgię odnośnie do upojnych perfum naszej kakadu koko kola trebelle, to proszę, spowąchaj mnie pan. Jestem nimi przesycony do rozpuku. Koronka w kier. Dama pikowa. Cztery trefle i walet. Pas. Pas. Dubluje. Dubel w dubel. Pas. Pas. A, oto proszę, nasze drogi gość przybyły wprost, a venu de Champs-Élysées, mi szfior. We własnej osobie doprawdy czujemy się z mężem zaszczyceni na wysokościach. Jesteśmy doprawdy oboje z żoną uradowani na wysokościach tym przemiłym przybyciem naszego drogiego mistrza Fiora. Mistrz Fior jest prawdziwym dyktatorem strojów w Europie. Mody tyleż męskiej, co damskiej. On to lansuje corocznie obowiązującą sylwetkę. Mistrz Fior, proszę państwa, zechciał przyjąć zaproszenie mego męża i przybył do zamku Himale, by urządzić na wysokościach swoją coroczną, rewelacyjną rewię mody, zarówno męski, jak i damski. Hosanna, alleluja na wysokościach. Zdarzenie niezwykle symptomatyczne. Tym razem z naszej rezydencji Himalaj rozlegnie się głos dyktatora mody europejskiej. Bojami jest fior, bo tyś jest fior. Bojami jest fior, bo tyś jest fior. Ja mistrz męsko-damskich mód. Tyś mistrz męsko-damskich mód. Elegant z dystynkcją, ach, ach, fęczyn, fęczyn. Bojami jest fior, ach, co za cud. Bojami jest mistrz, ach, rewia mód. I co za stylu szczyt, co za stylu szczyt. Co za stylu szczyt, ach, co za szczyt. Rembrandt i Michelangelo, ha, 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 Dante i Goethe, ha, 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 Beethoven i Bach, ha, 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 ha. Jam jest mistrz, jam ten, co stwarza siluet, co zmienia gust, madame, monsieur. Bo jam jest mistrz, bo jam jest fior, bo jam jest fior. Bo ja jest szarm, a hrabia szarm. Jedyny wymarzony, wypieszczony szarm. Szapu klak mój, laseczka ma. Bo ja szarm jest i to mój gest. Bojami jest fior, bojami jest mistrz. Bojami jest szarm, jem hrabia szarm. Bojami jest fior, bojami jest mistrz. Bojami jest szarm, jem hrabia szarm. Bojami jest mistrz, jem hrabia szarm. Bojami jest fior, 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 fior. Szarm, 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 jem hrabia szarm. Bojami jest szarm, jem szarm. A fior, a Bojam jest szarm, bojam jest szarm, bojam jest szarm, Kochany hrabio szarm, w rzeczy samej doszły mnie wieści w Paryżu, że nikt lepiej od pana nie nosi siedmiobłyskowego szapoklaka. A proszę, zobacz pan moją kamizelkę. Nie wątpię, że z pomocą szarma dokona mistrz wielkich rzeczy. W czasach jak dzisiejsze, socjalistyczno-demokratycznych i ateistyczno-socjalistycznych, strój stał się najsilniejszym bastionem klasy wyższej.
Cóż by się działo, gdyby nie te wszystkie niuanse, rzekłbym, subtelności, oto cienie, ten szyfr mistyczny, niezrozumiały dla niewtajemniczonych, którym wyższa sfera izoluje się od sfery niższej. Strój i maniery. Oto bastion nasz na wysokościach. Hosanna! Klasa niższa, rzecz prosta, robi co może, żeby przyswoić sobie zarówno naszą modę, jak nasze maniery. Ale też dlatego ciągle trzeba wprowadzać innowacje. Mylące trop. Groteskowy. Nie ma chwili spokoju. Co za pościg? Ledwie sprawiłam sobie kołnierz peniuarowy à la Reverbebe, a już widzę taki sam kołnierz u mojej fryzjerki. A najgorzej ze służbą. Proszę sobie wyobrazić, wczoraj przyłapałam moją garderobianą, jak przymierzałam moją toaletę. Służba. Chyba nic nie słyszeli. Chyba nie słyszę. I mam nadzieję, że wszyscy państwo otrzymali już zaproszenia na bal, który nie wątpię uświetni na wysokościach tę tak niezwykłą rewię mody mistrza na wysokościach. Hosanna, hosanna, aleluja, 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 aleluja. Żyg. Biedny nasz nieoszacowany profesor, chronicznie chory na nieuleczalny wymiot. Wymiot obsesjonalnie chroniczny, leczony był bezskutecznie przez największe międzynarodowe powagi. Profesor doprawdy wymiotował na największych specjalistów, a także na mojego męża i na mnie. W lecie wymiotuje nasz drogi profesor na kolomby, kwiatki, ziółka, robaczki, taczki w ogrodzie warzywnym. Wymiot naszego drogiego profesora ma charakter spazmatyczny, konwulsyjny i niewątpliwie chroniczny. Żyg. O, fidankę. O, proszę. Jest pragnieniem naszym, żeby bal godny był mistrza. A mistrz balu na wysokościach. Hosanna, hosanna. Żyg. Pozwolą księstwo, hufnagiel, hrabia, przyjaciel mój i kompan. Żyg. A bo to galop, o tylko galop w głowie mej. Hej, galop. Galopem tedy zawsze mknę. Pejczem go dwa. I do galopu raz, dwa, trzy. Galop, to mi sen. Galop, to mi zwykły test. Galop, Hej, tam okna, lokaje. Jesień, hej, jesień.
Cugi okropne. To szarm, słowo honoru. Nie trudno zgadnąć, jak tam mama. Ojciec, jak tam? Dużo gości? Sporo, sporo, na wysokościach. Jak się masz, szarm? Podobno znowu zgrałeś się do rozpuku. Ależ proszę, co to za indywiduum na smyczy? Mam nadzieję, że to nie pies. Musiałabym wyprosić sobie stanowczo wprowadzanie psów na moje bale. Przecie widać, że pies raczej względny. To rodzaj lokaja w stanie dzikim, pierwotnym. A trzymam go na smyczy, bo bezpiecznie mógłby co grypsnąć. Pozwól, mama, pozwól, papa. Oto mademoiselle Albert Kruzek, córka sklepikarza z rynku. Ale nie bardzo rozumiem. W jakim charakterze sprowadzasz tutaj tę sklepikarzu, no? Chyba w charakterze, to rozumiewam się, kokoty. Proszę. Zaraz awantury, owszem, nie przeżę. No, sprawiłem jej to kapelutko, a że firulec zawsze musi mnie naśladować, więc zafundował jej te pantofelki i w ogóle zafundowaliśmy jej to i owo z garderoby, ale ona nie chce jeszcze przyjmować biżuterii, nie mówiąc o czekach, więc jednak nie żadna kokota. Cała rzecz w tym, że to jest modelka, uważasz, papa? Podsunąłem ją Fiorowi do Rewi. Fioro potrzebuje modelki, żeby zaprezentować swoje kreacje, a ona jest zgrabna. Przy sposobności zobaczy zamek, oswoi się. Zgaga, Władysław, zastrzyk, strzyk. Proszę, proszę, ciu, 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 proszę. Jeżeli ta kokota jest modelką, to jako modelka może być kokotą. Ciu, 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 proszę, proszę, na wysokościach ciu, ciu. Ciu, 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 cacy. Milcz. Pardon. Plup, plap. Plup, plup, plap. Plup, plap. Plup, plup, plap. Plap. Ach, bal, to mi bal. Tylko bez premii, Albertinko, proszę. Niech ona będzie jak u siebie w domu, proszę. Proszę tutaj. Specjalne podwyższenie dla modelki, proszę. Zaraz przyjdzie mistrz Fior. Bardzo jest ostry, proszę, łaski pana. Bo to uważasz, mamo, ja kolię firulet boa, ja rękawiczki firulet parasolkę. I bardzo jest ostry, proszę łaski. Witamy, witamy. Proszę. Bezczelność. Trzy bez atu. Konka w kieraj. Mały szlem w atu. Dubluję. Dubelt w dubelt. Pas. Doprawdy zafrysty firulet, tego już za dużo. Ja sprawę mi kapelusz, baron sprawę się boa. Ja rękawiczki, baron pantofelki. Ja przybywam w stroju myśliwskim z dzikim złodziejaszkiem na smyczy. Baron przybywasz w stroju myśliwskim z dzikim złodziejaszkiem na smyczy. Ależ proszę, ja kogo, co za małpowanie. Dubluję, dubelt w dubelt. A coś hrabia myślał, że hrabia masz monopol na złodziejaszków? Mnie też wolno. Hrabia masz swojego, a ja swojego. Bezczelność mówię. A to co to, co to, co to? Coś jakby zasnęła? Ale pogoda, niech to. Zdarza się jej zasnąć. Ciężko, oj, ciężko. Często zasypia? Odkąd ten złodziejaszek wsadził jej rękę za gors, gdy spała, ciągle zasypia. Zasypia przy każdej sposobności. Ciężko. Zasypia, bo chce, żeby jej znowu rękę wsadził za gors albo gdzie indziej. Leżeć! Żeby on jej wsadził. Żebym ja wsadził. Ja. Ona wciąż myśli, że to była moja ręka. Wsadźże jej hrabia. Za kogo pan mnie masz? Wsadźże jej hrabia. Za kogo pan mnie masz? Na gość. Co powiedziała? Na gość. Na gość? No, na gość. Na gość. Na gość.
na gości chce. Na gości? Ze mną? Rozbierz się, hrabia. Jeśli na gości chce z tobą, do goła rozbierz się. Czyś baron oszalał? Jeśli na gości chce z tobą, rozbierz się, hrabia. O, zebrać się? Co baron, co baron? Hrabiego na gości. Czego znów baron? Hrabia na goło. Baron na goło. Hrabia bez majtek. Baron bez majtek. Dubluje. Dubelt, dubelt. Pas, pas. Nago. Znowu. Znowu. O, co za męka. Bo ona myśli, że to ja jej wsadziłem. Że to ja jej wsadziłem. Ale nie hrabia to był. To ten ulicznik, ten wisus, ten złoczyńca, złodziejaszek i urwi poleć. On to jej wsadził. I on na goło z nią, bo jego nagość lepsza od twojej, hrabio. Za pozwoleniem. Co baron, co baron? Baron, nie porównujesz z kim? Z tym oberwańcem? A tak, porównuję. To połów najlepiej własne swe członki, starawo zdzielczale, z nagością twego psa. Sto razy lepszą. Uważaj, hrabia, żeby na ciebie nie poszło mojego. To się źle skończy. Mój jest ostrzejszy. Huzia! 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 Ja ci pysk, pysk na pysk. Ja pysk na pysk ci pysk. Coś jakoś... nudno? Na goście. O, na goście. A ta znowca. Ona, czego ona? Dlaczego ona i po co Małchycy? Małchycy, czego ona, co ona? Jeszcze tego brakuje, żeby wszyscy zasnęli. Bo jam jest fior, jam fior. Och bal, och bal, więc bal. W powodzi świateł masek rumi, kształtów zakrytych dziwna noc, nieurodzajnych strojów las. Och, co za marmur, w którym śpi, to co do życia wezmie mi. Pomysłów dziwnych ciemna toń, niech każdy swoje sobie śni, aż przyjdzie mistrz, wykuje mistrz ze snów tych posąg przyszłych dni. O mistrz, o fior, jeden mistrz! Widzę, modelka moja już stoi na podwyższeniu doskonale. Tylko, że wygląda parolner, jakby właśnie wróciła do domu co najmniej z 10 magazynów. Ja tu zajmę miejsce wraz z księstwem. Jury. Tędy będą defilować. Na goście. Na. Drzemie, bo wczoraj była z Szarmem na kolacji. Sus Languedoc. I coś tam się jej marzy. Wystaw sobie, mistrz, mam kuzyna, co dłubie w nosie. Otóż rzecz ciekawa. Jak ktoś wie, że to jest Duke de Concombre de la Guille de Goldalais, to owszem, jego dłubanie w nosie jest książęcym dłubaniem i wszystko w porządku. O właśnie! Co mnie skłania do przypuszczenia, że arystokracja nie posiada żadnych cech szczególnych, które by ją od gminy odróżniały, oprócz jednej, ale za to decydującej, a mianowicie, że jest arystokracją. Cóż to jest, proszę państwa, arystokracja? Arystokracja to jest arystokracja. Nic więcej. Proszę zauważyć, na przykład, że ja wcale nie jestem lepszy od moich lokajów.
A nawet, może jestem gorszy, bo przecie do tajemnica Poliszynela jestem ograniczony umysłowo, ignorant, lejn, bęcwał, zresztą nudziarz i kraketyn, żarłok, smakusz i osioł. A moja żona jest skończoną oślicą, ale jestem wszak księciem Himalaj, więc jednak moje kreteństwo jest, jakby nie było, kreteństwem czyim? A? Czyim? Księcia Himalaj, a kreteństwo niejakiego, dajmy na to pana Knapka, pozostanie kreteństwem pana Knapka. Na to rady nie ma. I w tym cała różnica. Święte słowa, Maurycego, święte słowa. Ależ proszę, proszę na salę, proszę, proszę. Chodzimy na wysokościach. Żyg. Kopniak! Żyg. Kopniak! Chodźmy na salę. Żyga. Chwileczkę, chwileczkę, naprzód lakierki. Daj no i pan nogę. Lokaje! Pucować! Glansować! Po co to glansowanie? Co pan hrabia zamierza? Jakie właściwie pan hrabia ma plany? Józefie, ja z Józefem współpracuję, ale ja Józefa wprowadziłem na zamek. Ja Józefa przedstawiłem jako słynnego koniarza, hrabiego Hufnagla, więc ostrożnie. Ostrożnie nam, miły Bóg, to jest bez Boga. Kopniak! Kopniak, kopniak, ale ja muszę coś wiedzieć, bo jak nie, to żyj. Wyżyka. Józefa, siebie, zamek, całą okolicę wraz z kulą ziemską i z drogą mleczną, z całym ogromem niebios, w wymiocie moim kosmicznym, metafizyczno-fizycznym i fenomenologicznym. Kopniak! Już mi lepiej, dzięki. Dzięki, ale niech Józef uważa, żeby Józefa nie poznali. Lokaje! Glansować! Pucować! Pucować! Glansować! Chodźmy już! Dosyć tego. Siedź się, nie pchaj się, pilnuj swojego. Nie gadaj, co z twojego gadania. Czyja to noga? To tego nowego, tego hrabiego, co to na koniu ugania. To noga spora. Gdzie to by myślał, wcale nie hrabska, duża, akurat jak nasze. Gdzie? Duża noga, w sam raz jak nasze. Patrz no. Pucuj, nie godaj. Dzień, chłopaki, a dyć poznali. To dyć Józkowa noga, dyć to Józek. Józek? Józek! A ja na prawo, na lewo, żygam i żygam w głąb i w skos. Co za nudzenie, jak nudzi, jak mdli. Zrzucam, wymiotuję, wymiot absolutny, radykalny, uniwersalny, kosmiczny, fizyczny, metafizyczny, wszechwładny, wszechobejmujący. Wymiot. Kopniak! Zaraz tylko nogę uwolnię od... Precz! Już, lokaj, tak, no jest sytuacja, ja jestem w sytuacji i muszę wybrać. Wybieram rewolucję. Już mi lepiej. Rewolucja proletariatu. Rewolucja, ale niechże Józef się nie zdradzi, bo ja jestem odpowiedzialny. Ja Józefa tutaj wprowadziłem. Ma Pietra profesor? To by tylko dowodziło, że profesor nie ma zaufania do akcji rewolucyjnej. Zaufanie do akcji rewolucyjnej jest nieodzownym warunkiem powodzenia tejże akcji rewolucyjnej. Akcja rewolucyjna podzielona jest na etapy i rozwija się zgodnie z planem. Pierwszy etap: przeniknięcie w samo centrum arystokracji i burżuazji. I to już załatwione. Załatwione, ale jakby wyszło na jaw, że Józef był kamerdynerem księcia, zwolniony ze służby za krnąbrność lat temu 6, a potem jeszcze 5 lat więzienia za agitację polityczną. Strach? No, zawsze. Przypominam paragraf numer 137b. naszej teorii rewolucyjnej. 137b.
A, owszem, tak, oczywiście, oczywiście, zgodnie z tym paragrafem, moja świadomość jest, no, świadomością burżuja, świadomością spaczoną, od korzenia, wyzyskiem klasowym, czyli, że wszystko, cokolwiek bym czuł i myślał, jest spaczone, chore, złe, fałszywe, nietrafne. W konsekwencji ten, no, pewien niepokój, który odczuwam, jest także spaczony, zupełnie zepsuty od korzenia i ja powinienem wyrzucić to z siebie, no, wyzbyć się tego, zrzucić, wydalić. Idź do pnia! Dzięki, już lepiej, dzięki. Och, jak ja siebie nienawidzę. Nienawidzisz, burżuju? Nienawidzę, ale tej nienawiści mojej także nienawidzę, bo ona moja ze mnie. Któż to nienawidzi? Ja nienawidzę, ja, burżu, ja! Wytwór patologiczny chorego ustroju, ja, narośl chorobliwa, ja, brzut, ja, choroba, przeżarty grzechem społecznym do szpiku. No, więc, no, nienawidzę siebie, ale i nienawidzę mojej nienawiści. I znów nienawidzę, że nienawidzę nienawiści, która nienawidzi mojej nienawiści. I żygam. Ach, ty przegniły zgniłku. Żebym mógł siebie zrzucić. Robaku, pociesz się. My cię zadeptamy. Rewolucja cię zlikwiduje. Wiem. I dzięki. O, tak. Akcja rewolucyjna jest w toku. Pierwszy etap, jak powiedziałem, przeniknięcie w samo centrum burżuazji. Załatwiona. Drugi etap, nawiązanie kontaktu z warstwą wyzyskiwaną. To jest w toku. Poznali moją nogę. Wiedzą, żem ich. Trzeci etap akcji rewolucyjnej. Pobudzenie wszelkich elementów rozkładowych celem wywołania przewrotu społecznego. Żegam. Dzięki. O, intelektualiści dzielą się na dwie kategorie. Takich, co nie dostali kopniaka w tyłek i takich, co dostali kopniaka w tyłek. Ci drudzy są rozsądniejsi. Szczerze powiem Józefie, że akcja Józefa wydaje mi się, no, co się zowie, bzdurna, idiotyczna, niepoczytalna i że Józef jest dla mnie tyleż ograniczonym, co zwariowanym prostakiem, półinteligentem, ignorantem, w ogóle bałwanem. Więc jak Józef widzi, no, nie brak mi racji, żeby trzymać się z dala od tych idiotycznych poczynań. Ale właśnie, no, któż to tak myśli? Ja! A kimże jestem? No, jestem spaczony od korzenia, wyzyskiem klasowym. Jestem burżu, jestem wróg klasowy, ergo. Moje opinie o Józefie i o akcji rewolucyjnej Józefa muszą być, no, wyrzygane przeze mnie. No, i wraz ze mną! Wraz ze mną, żyga! Zabić się! Przeklęty, zabić się! Zniszczyć cię, zabić się! Jakbym do lustra strzelał. No! Znowu? Rozbierz się. Zdejmuję spodnie. Pas. Twoje rozlazło wychudzone, twoje anemiczno-reumatyczne.
grzeczne, twoje wyrafinowanie wychuchane. Twoje wstydliwie wypieszczone, twoje subtelnie wycieńczone, twoje fatalnie wykrzywione. Do siebie mówisz? Nie, do ciebie. Do ciebie, ja do siebie. Do siebie, ja do ciebie. Pas, pas. No. Znowu. Co? Co za męka? Bo ona myśli, że to ja, że ja byłem, że to ja jej wsadziłem. A nie hrabia to był? Wsadźże jej teraz. A jeśli nie chcesz, trzymajże na wodzy swojego złodziejaszka, bo on wsadzi, jak już jej wsadził. Przeklęte psy! Im wszystko wolno, a ja się muszę wstydzić. Znowu! Przeklęte psy! Bal, więc bal! Hej, bal! Więc bal, to bal, och bal, aż lśni, odlśnie, jak wszystkich sal. Kosimy więc, ach, plost, więc w tam, niech balu się przed cudny łan. Prosimy więc, ach, tam, ach, plost, niech ba luksu mi dumny wąs. O bal, więc bal, ach bal, o bal, niech każdy swoje sobie śni, aż przyjdzie mistrz, wykuje mistrz ze snów tych posąg przyszłych dni. Giam papa gumbo, papa puta sama sama, papa gumbo, rewolucja! Żyg, żyg, żyg! Putulica! I rewolucja! Żyg, żyg, żyg! Ho, 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 ho! Bal, o bal! Więc ho, ho, ho! To mi bal! Nogi wyrywać! Żyg, żyg, żyg! Ach, ach, merci, ach, ach, bonjour. I tańczmyż, tańczmyż, jak zagrają, gdy w tańcu pląsa noga twa, nie pytaj, co kapela gra. Och, enchanté, ach, ach, charmé, bal w worek wlazł. Eh bien, hélas, gdy w worku bal, nie pytaj, tańcz, nie pytaj, co w worku siedzi. Bonne mine, a mauvaise. Ej, złodziejaszku mój, co ty? Zanadto szarpiesz moją smycz. Mykelmanier, o co za wstyd, co tobie się zachciewa? Hej, złodziejaszku mój, co ty? Co tobie wciąż zachciewa się? Coś ty za bies, czego ty chcesz? O la la la, kelmanier. O la la la, kelmanier. A ona ciągle śpi. Ona ciągle śpi. Ona ciągle śpi. Ona ciągle śpi. Co to tak? Cicho? Nago. Gdy nagość rewie mód przenika, co robić mam? Co robić mam? Precz mi z nagością dalej tańczyć. Gdy na wulkanie taniec wrę, nie trzeba przestać kręcić się. Niech wszyscy tańczą. Budzi duma, duma i... Budzi duma, duma i... Nogi wyrywać! Więc rewolucja! Żyga, żyga, żyga.
A ona ciągle śpi. A ona ciągle śpi. Co to tak cicho? Co to tak cicho? Niech wszyscy tańczą! Pas! 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 Już nie mogę! Już spuszczę mojego! Spuszczę te smycie! Co hrabia? Spuszczam, niech leci gdzie chce! Niech używa! Jeśli nie mogę ja, niech on przynajmniej! Spuszczam! Stój pan! Jeśli hrabia spuścisz swojego, to ja mojego na Boga spuszczę! A spuszczaj pan! Mnie wszystko jedno! Niech lecą! Niech używają! Niech tam się dobierają! Niech komu chcą, wsadzają! Niech co chcą, wyrabiają! A my pas! My pas! My pas! Tańczyć, 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 tańczyć! Tańczyć! Enchanté, oh, oh, charmé, bonjour, bonjour, merci! Gdy w tańcu pląsa noga, dwa nie pytaj, co kapela... O! Jest rewolucja! Merci, bonjour, bonjour! Niech wszyscy tańczą, tańczmy wraz! Dalej się tańczyć, nie ustawać! Ani na chwilę tańczyć dalej! Na Boga tańczyć, tańczyć, tańczyć! Na Boga tańczyć, 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 tańczyć! To tańca! Nie malnij brawa! Pas! 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 Hej! Do galopu! Do galopu! Do galopu! Rewolucja! Nogi wyrywać! Dość pusowania! Dobrze, że zawsze mam przy sobie moją elektryczną latarkę. Dobrze, że mam przy sobie moją elektryczną latarkę. Trzeba by przyjrzeć się temu, rozejrzeć się w tym trochę, co i jak. A ona ciągle śpi. Pas! Pas! Jest tu kto? Lampa. Kto? Lampa. To książę? Cst, na miłość boską, ostrożnie. Co za wiatr? To wiatr historii. Gdzie wszyscy? Rozproszeni. I zagubieni. Czy to trzęsienie ziemi było? Kto tam co może wiedzieć? Coś tam było. Ale kto może wiedzieć? Co? A księżna? Tu obok. Nie poznaje pan? Udaje stolik. Czt! Tak bezpieczniej. Hej, galop, galop, galop! 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 Wyrywać. Rewolucja. Tak, rewolucja. Co to się stało? Bo coś się stało. Co? Co się stało? Sam nie wiem. Coś się jakoś się z nagością. Jakby coś się... Nie wiem. Potem śmiechy, piski. Zaczęli piszczeć, jakby ich kto lechtał. Mnie też coś jakby lechtało w plecy i po bokach. I przepadł mi zegarek. Zaczęli się tłamsić i chichy, śmichy, potem krzyki, ryki.
Wszystko się rozwydrzyło, a wtedy lokajstwo rzuciło się na państwa. Uważasz pan? To niby jakby w gazecie napisali, że elementy wywrotowe wykorzystały sytuację. Tak, tak, tak to było. A teraz co? Teraz jest rewolucja. Rewolucja? Robactwo. Nogi wyrywać! A to co? Nie wiem. Dokąd oni tak pędzą? Przed siebie. Formy dziwaczne, kształty oszalałe. Nie, nie znam, nie wiem, nie rozumiem. Nie chcę, nie chwytam, nie pojmuję. Biedny Fiorze, o, biedny, biedny Fiorze. Biedny Fiorze. W kobietę, w lampę, w stół mam się przemienić? Nie, jam Fior. Fior, Fior, Fior. Stójcie! A, nie mogę, jam Galop. Ten koń? To mój intelekt. Ja, Żygę. Kogo gonicie? Tych, co uciekają! Twarz masz zbyt krwawą, ale cię poznaję. Tyś jest Hufnagel, hrabia. Nie, nie, jestem Ideą. Precz, precz. Profesorze, to pan jest profesorze. O, tak, tak, dzięki. Yeah! Żygi, żygi. Nogi wyrywać. Jazda, jazda. O, co za pościg, o, co za ucieczka. Wyrwać im, wyrwać im nogi, naprzód prawą, a potem lewą. Kogoś kucowania! Jazda! Jazda! Ty, do galupu, do galupu, galup, galup i galup, galup, hejże! Ha, ha, ha. Nie! Żygę, żygę, żygę! Stać! Nie róbcie tego bez sądu! O, sąd! Dopchaj sobie sąd! Sąd! Jak wieje! Niedobrze widzę, niedobrze rozumiem, nie chwytam, nie wiem, ale wiem, że sąd jest konieczny, że bez sądu nie można, nie trzeba. Jakże to bez sądu? Nie, 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 nie możecie bez sądu, nie może. Jak wieje. No, uczepił się tego sądu jak pijany płota. A wieje. Po co sąd, po co sąd? Wychować tym zdrajcom, bogożują faszystom. Hitlerowcom, hitlerowcom. Faszystom, hitlerowcom, co to? Ja nic nie wiem, to mnie przewyższa, przepełnia. Tak, jestem przepełniony, przewyższony, przekroczony. Nic nie wiem, nic nie wiem, ale wiem, że bez sądu nie. Nie, nie bez sądu. Sądu zachciało mu się w czasie burzy. Pioruny walą, a on chce sądu. Chce rozpatrywać, kiedy nic nie widać, bo ciemno przecie. Ufo. Sąd, sąd, ja chcę sądu. Ty krauzy perdo. Dobrze, będziesz miał sąd. Ja tu zasiądę, a tu niech staną oskarżeni. O tu te faszystowsko-hitlerowskie psy. Mego konia mianuje oskarżycielem, a ciebie, obrońco. Jazda! Galopem to załatwimy. Wiatr za duży i może lunąć chwilę. Jazda, galop. Galop. Nie! No, zaczynaj twoje oskarżenie. Nogi wyrywać! Nogi wyrywać! Do
nogi, jak wieje. Stójcie! Ten koń nic nie powiedział. Żyganie nie jest mową. Ach, kauzy perdo. Mów ci potrzeba. Dość bez gadaniny. Wyrwać im. Prędzej. Burza. Wyrwać. Żądam, żeby ich wysłuchano. Burza. Stać. Stać. Burza. O, wysłuchajcie ich. A to uparciuch. Dobrze. Trybunał rewolucyjny wysłucha oskarżonych zbrodniarzy. Mówcie, co macie na swoją obronę. Jazda! Dość! Winni. Protestuję. W tym wszystkim jest coś niewypowiedzianego. Słowa to wiatr. Prokuratorze, jaki twój wniosek? Rzyk. Niczały. Stać. Burza. Stać. Burza. Oświadczam, że nie rozumiem kto, kogo, dlaczego i po co. Nie, nie, nie rozumiem. Nie rozumiem! Burza! 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 O, okropność, okropność, okropność! Dalejże z nimi w okropność! Burza! Tu maska, maskę dręczy! Zrzućcie maski! Zwykłymi stańcie się ludźmi! Burza! Burza! Lek na krapiany, jak ryżąknie ja za nim w lot. Hej ha, oj w lot, oj w lot. Motylku mój, nie umkniesz mi, siateczkę mą, ja złowię cię. Motylku mój, choć ryżąkniesz, siateczce mej, nie umkniesz, nie. Szaleni. Nie brak dziś szaleńców na wielkich drogach świata. Na bezgranicznych świata drogach nie brak szaleńców. Spóźno. Czy to nie ten, co to tam kiedyś fiorem był? Coś jakby. Jeśli ja resztki fiora widzę, to fior widzi resztki pewnego rabiego, barona. Ja fiorem byłem. Ja Szarmem byłem. Ja Firuletem Ongiś. Mnie księciem Ongiś zwano. A mnie księżną. Niegdyś lokajem ja byłem, a potem hufnaglem, hrabią i jeźdźcem. Ze mnie generał. A ze mnie prezes. A ze mnie markiza. Byś, Proszę, wytłumacz mi, hrabia, powiedz, baron. Co to za trumna? Kamuflaż. Bezpieczny. Uważa, mistrz, jakby ktoś się nas czepiał, to zwariowaliśmy. Z trumną chodzimy, jesteśmy wariatami. Kwita. Ale co do tej trumny? Dziwna to i stara już historia. Trzeba by wrócić pamięcią do owego balu. Pamięta pan, kiedy to Bóg wie po co. Elas, ja tego złodziejaszka ze smyczy spuściłem. Elas, lepiej było nie spuszczać.
Od tego wszystkiego nieszczęścia się zaczęły. Ale ta przeklęta Albertinka ciągle ona gości, ona gości, ona gości, ona gości, ona gości, ona gości, ona gości. A ja tak byłem zdenerwowany, że to z tą nagością, 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 nagością. Pas. Pas. Spuściliśmy tedy złodziejaszków, ja i Firulet, żeby sobie pobarażkowali, pohasali, bo to wie pan, jak samemu nie można, to korci, przynajmniej, żeby taki wisus, jeden z drugim, leson, ale wtedy koszmar. Pamięta baron? Pamiętam. Mikną, wsiąkają w tłum gości. I zaraz rękami swymi, niecnie złodziejskimi, bezczelnie łapczywymi wraz do wszystkich, nuszę dobierać się, więc do torebek, kieszeni, portmonetek, naszyjników, zegarków, bransoletek, łapy swoje wsadzają w gości tłum poprzez jedwabie aksamit, fraków, gorsy, mundury, do ciąć się dobierają, łechczą, głaszczą, macają i wymacują, że aż piski, wrzaski, lubieżne śmiechy, chozwydrzone, nikt nie wie, kto tam... Kogo i dopiero szpękają szwy, a biusty na wierzch, spodnie, majtki, wszystko się rozlatuje. Tak, 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 pamiętam. Wtedy to moje lokajstwo na mych gości rzuciło się. A wtedy my do Albertyny. Ale już jej nie było. Zniknęła. Zastaliśmy tylko pochozrzucane resztki garderoby z ineksprymablami włącznie. Tak, z ineksprymablami włącznie. Czas. Osłupienie. Gdzie... Albertynka. A złodziejaszki też zniknęły. Przepadły jak kamień wodę. O, Fiorze! O, mistrzu drogi, co z nią stać się mogło? Ba, jasne, podłe psy. Niecni złodzieje. Na nią rzuciły się te złodziejaszki. I rozebrawszy dogoła, zgwałcili, po czym ukradli nam ją i uciekli. Zamordowali. A trup gdzie? Nie ma. Nie ma trupa. Jej na gości. Ale umarła dla nas, już zabita. Dlatego myśmy trumnę tę sprawili i wynajęli tych oto grabarzy. I teraz po drogach szerokich świata idziemy, szukając nagiego Albertynki ciała. Nagiego Albertynki ciała. Matynko mój, nie umkniesz mi w siateczkę, o, ja złapię cię. Motylku mój, choć chyb zamkniesz siateczkę, nie umkniesz mnie. A gdy ją znajdziemy, nagą, ukradzioną, zamordowaną, odprawimy pogrzeb. Przepraszam, przepraszam, niewiele rozumiem, nie wyznaję się dobrze. W mętach, odmętach tych dziwnych przeinaczeń, przebrań, przekształceń dzisiejszej mody. 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 Mody na świata bezdrożach, męcząca ważka rado. Co to za trumna? Trumno. W porę zjawiłeś się i mnie się przydasz. Witaj mi, trumno. Pozwólcie, niech złożę do tej tu trumny me wyłości, świetności, splendory i honory i mą klęskę. Ja do tej trumny składam me diademy, perły, szafiry, brylandy, szmaragdy i moje jęki. Zaraz, zaraz, jedną chwileczkę. No, nie zbierajcie tej trumny. Beze mnie. Ja do niej siebie składam. Ja profesor i żygla. I już mnie nie ma. O, jak dobrze. Umarłem. Stójcie. Jeżeli wszyscy składają swe zgony do tej trumny, ja także poproszę o trochę miejsca. Pozwólcie, niech złożę nadzieje moje walki i zwycięstwa proletariatu ból tysiącoletni, proletariatu bój tysiącoletni i mój odwieczny galop. Biada. Trumno spęczniała żałosny pogrzebie. O biada. 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 Precz!
Odstąpcie od tej trumny. Niech ja przystąpię. Niech ja się do niej zbliżę. Ja, Fior. O, Fior! O, Fior! O, Fior! Przyjaciele, ja, Fior. Ja, mistrz. Ja, twórca stroju. Ja, wielki mody dyktator i rzeźbiarz modnej sylwetki. Pas. 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 Przeklinam ludzki strój. Przeklinam maskę, co nam się w ciało wżera okrwawiona. Przeklinam mody. Przeklinam kreację. Krój pantalonów przeklinam i bluzek. Zanadto w nas się wgryzł. Przekleństwo! Ja, Fior. Ja, damsko-męski mistrz, do trumny składam święto, a strojem na zawsze zhańbioną człowieka nagość. Nagości święta śpi. Nagości święta śpi na zawsze. Nigdy cię nie zaznamy. Spodnie. Kurtka. Skarpetki. Majtki. Szalik. Laska. Krawat. Zip. Buty. Sztylet. Na gości święta, a nieosiągalna, na zawsze śpi. Nago. Co to? Nago. To ona! Cicho! Naga! To ona! Ona gdzieś tutaj. O mej nagości śni. To ona! Ona gdzieś tutaj. O mej nagości śni. Pardon. Kto cię tu wsadził? Kto cię ukrył? Złodziejaszki. To złodziejaszki. To te psy! To my. To my. Ale dynka, a ty mi dziewczynka, to już tyk jej, to skutki jej, wieczyście młoda, z głową powstaje, na trumnie tańczy. Wciąż nie rozumiem, nie pojmuję. Skąd ona w trumnie tej? To my. To oni? To my. Thank you.
Była to radiowa realizacja sztuki Witolda Gombrowicza pod tytułem Operetka w adaptacji reżyserii Zbigniewa Kopalki z muzyką Macieja Małeckiego. Wystąpili jako mistrz Fior Andrzej Żarnecki, książę Himalaj Stanisław Zaczyk, księżna Himalaj Anna Seniuk, hrabia Szarm Marek Kondrat, baron Firulet Marian Kociniak, albertynka Barbara Winiarska, hrabia Hufnagiel Janusz Zakrzeński, profesor Jan Matejaszkiewicz, lokaj Władysław Tadeusz Włodarski oraz Aleksandra Koncewicz, Romana Bucharowska, Elżbieta Kociszewska, Michał Muskat i Jerzy Wyrobiej. Słuchowisko zrealizował Andrzej Brzoska.